Bogusław Saganowski na co dzień w klubie Gręba Chłódź jest piłkarzem, a w kadrze przemienia się w trenera. Ciekawe, czy łatwo jest przełączać się między tymi rolami. Może łatwo jest się przełączyć, tak jak powiedziałeś, z zawodnika na trenera, ale niełatwo jest przełączyć się na grającego trenera. Więc tak jak to widać było na przykład na treningu, chłopaki mnie nie oszczędzają i wiedzą o tym, że ja na tym piachu jestem tak samo zawodnikiem jak oni. A może nawet bardziej. Podczas tej gry w dziadka w środku był właśnie Bogusław Saganowski. No to liczymy. Dzisiaj na treningu tak nieładnie troszeczkę potraktowaliście selekcjoner reprezentacji narodowej. Nie wiem, tak się robi, tak się powinno robić? No, ogólnie nie, ale skoro jest jednym z naszych zawodników, to nie mamy sentymentów. No widać, że chłopaki mnie nie oszczędzają, bo jak to zawsze w każdym klubie, czy nawet w reprezentacji, jak trener gdzieś próbuje pograć sobie w tego dziadka, to najszybciej trzeba złapać trenera, żeby się później z niego trochę ponabijać, bo oni wtedy mają ten moment i mogą to robić. My jesteśmy zawodnikami, no trener też jest zawodnikiem, to wiadomo, że na boisku można zwrócić uwagę, można coś podpowiedzieć, bądź odpowiada nam. Jeśli chodzi o już poza boiskiem, w hotelu bądź jakieś odprawy, to jest trener, trzeba słuchać tego, co mówi, wykonywać jego polecenia. Nawet jeśli polecenie brzmi, wchodzimy do morza. No ale właśnie takimi zachowaniami zdobywa się szacunek u miejscowych, którzy też w beach soccera pograć lubią. Polska! Polskie! Polacy, można powiedzieć, z tym charakterem, który mamy w głowie, tej waleczności, zawsze te braki techniczne mogliśmy nadrobić ambicją i walką. Teraz do tego dołożyliśmy jeszcze tą technikę, którą bardzo dobrze poprawiamy notorycznie. Na każdy turniej jest coraz lepiej, więc myślę, że im dalej, tym będzie lepiej. W czwartek w meczu z Ukrainą nie musi być lepiej. Wystarczy, że będzie dobrze.